nie da się. Kreska, tak, pięknie, pięknie. Roman wchodzi. I to wejście zrobiłem po schodach. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie chciałem Państwa przywitać na dzisiejszym wydarzeniu szczególnym dla naszego Ośrodka Kultury, bo to pierwszy wernisaż, który w tym Domu Kultury się odbywa właśnie za sprawą naszego artysty. Witam serdecznie Pana Bogusława Solarza i Pani Sandrę Dreszek, która jest kuratorem tej wystawy. Tak się bardzo serdecznie witam. Serdecznie witam wszystkich Państwa, zaproszonych gości, naszego Pana Wójta, który znalazł czas, żeby dzisiaj z nami tutaj spędzić ten wieczór. Szanowni Państwo, zanim oddam głos artyście i tutaj Pani Sandrze, którzy opowiedzą o tym, co dzisiaj możemy tutaj zobaczyć, jak to powstało, to chciałbym powiedzieć, że jesteśmy tutaj dzięki temu, że nasz Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą Artystyczne Inspiracje. Projekt ten skierowany jest właśnie na dla artystów, dla plastyków, którzy będą mogli tutaj swoje prace prezentować w ciągu całego roku, ale również w ramach tego projektu powstała pod nami nowa pracownia plastyczna z pracownią ceramiczną. Oprócz tego nasze dzieci będą uczestniczyły w plenerach malarskich, tutaj w Balcach i w czeskim Jesenniku. A wszystko to dzięki, to muszę powiedzieć, Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego oraz środkom budżetu państwa i programowi Przekraczamy Granice. Teraz po tym, co już musiałem powiedzieć, oddaję głos tutaj Pani Sandrze i Panu Bogusławowi. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie jak natknęłam się na pracę Pana Bogusława, żeby zorganizować ten tutaj wernisaż, tak zaintrygowały mnie jego prace. Jak je tylko ujrzałam, to wiedziałam, że to musi być to. To musi być nasz pierwszy wernisaż tutaj. I od razu musiałam się skontaktować z nim, żeby ustalić, czy można, czy na kiedy, spotkanie, żeby wszystko przebiegło. Przez żonę moją. Przez żonę, tak, również Panią Krystynę. I żeby tutaj wszystko grało, pasowało. I dlatego dzisiaj możemy podziwiać też piękne prace. I za to chciałabym bardzo podziękować Panu. Dziękuję bardzo. I może tutaj Pan też opowie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych. Serdecznie dziękuję grupie Zastrzelec i pozostałym również, którzy przybyli. Chciałem może tak krótko powiedzieć, co ja będę właściwie, to co maluję, to określa moja praca, a nie to, co ja będę mówił. Chciałem powiedzieć o sobie na początku. Malarstwem w ogóle to się zajmuje prawie, że od dziecka. No, może nie warto wracać do tego dziecka, ale no to były początki. Później się zajmowałem trochę olejami. Następnie zająłem się przez dłuższy już czas i jeszcze w dalszym ciągu. Kontynuuję również rzeźbiarstwo. Monumentalne i sakralne. To i tak i zarobkowo i jednocześnie tak samo no, też się człowiek w tym wyżywa. Moje prace właśnie stoją w Strzelcach Opolskich i nie tylko, w Niemczech, w Austrii. Można powiedzieć, że nawet na Ukrainie również było zamówiony taki anioł dla młodej dziewczyny, która właśnie zginęła i mąż jej no, zrobił taki monument, żeby taki był
ale nie skrzydłami wzniesionymi do góry, raczej to był taki opierający się o cokół, na którym było wypisane nazwisko i te wszystkie inne rzeczy. No w Szczelcach to wiadomo, tam moje prace stoją właśnie przy kościele świętego Wawrzyńca, w parku, na dawnym mauzoleum Renardów, w ratuszu. No i to by było na tyle. Aha, zajmuję się również, jeszcze prowadzę, od pół roku prowadzę zajęcia instruktażu malarstwa i szkicu w Opolu, Dom Kultury Habery. A teraz co, no, na temat tych prac wiadomo, moje prace są w większości akwarele. Jedna tam praca, gdzieś tam z boku, to jest pastela, pozostałe to są akwarele. No, tak jak sam tytuł mówi, że słoneczne, znaczy popołudnie i przede wszystkim się na tym oparłem, że żeby to było takie właśnie słoneczne, przebijające się, świetliste. No nie wiem, co tam więcej można do tego powiedzieć. No, resztę to proszę sobie pozwiedzać i na tyle. No, dziękuję. Ja tak tylko wprowadzę, odkąd oglądać to. Tutaj jest właściwie ten motyw przewodni plakatu, jest ta magnolia i poprzednie wystawy, które miałem w Dzieszowicach, to jest właśnie ten irys. To jest ostatnia moja praca, taka właśnie łączka przebijająca się świetlista. A tu też mamy taką też leśną łączkę, pałacyk i tak dalej. Nie będę nic więcej tłumaczył, proszę się może przejść samemu. Zapraszam. Każdy widzi to samo, lecz no, nie tak samo. No właśnie, o to chodzi. No. To ja myślałam, że nie. No. Ale nie pan to pan. Dziękuję. Oni teraz zobaczą, że identyczny. Tylko na sekundę, przepraszamy. No, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i skratulacje. Od nas wszystkich. Bo tutaj był jakiś klasztor, to wygląda, nie? To jest jakby klasztor. Czy rudy? A to rudy. To na Śląsku. Inaczej obiekt sakralny. Sakralny. No ja mówię, tak mi to wyglądało. Na dole też mamy jemnicę. A to co jest jemnica? To klasztor cystersów z zabudowaniami. A to jest tak podobne, jak nasz tutaj. Wszystkie parko, to jest to, ale takie nietkie wejście też. Tak. To prawda? Oczywiście. No. Jego będzie oddany teraz w najbliższym czasie, będzie oddany właśnie w tej wystawie, która stała się. Może pani wspomnieć? Pan mógł to wprowadzić? Może? Zresztą na to pani. A to idzie na starość odkryć, tak? Tak.
na emeryturze. Dziękuję do tych. Bardzo nam bardzo. Mi się bardzo podobają kwiaty. Bardzo, tak. Bardzo ładne, nie? Tak, są takie delikatne jak kobiece. Bardzo mi się podobają. Jak to się mówi? Teraz się sprawa rybnie. Patrzymy, co tu dali. Same dobre rzeczy. Wow, ale... Ja tutaj filmuję, co tam mamy do zrobienia. Ale ciepło. Okej. Okay.